4 czerwca 89, no to wspaniała data, ponieważ nareszcie z wielką nadzieją głosowałam. Głosowałam też wcześniej, ale nigdy nie było takiej nadziei, a potem się okazało, że nadziei spełnionej. Więc dla mnie to genialna data. Potem zaraz po głosowaniu wyjechaliśmy do Stanów na koncerty i słynny gest Mazowieckiego oglądaliśmy na ekranie telewizora. No i radość była przeogromna. Wolność to jest takie niebezpieczne określenie. Są różne granice wolności. Ja myślę, że jest to też bardzo, bardzo uniwersalne słowo, czasami nadużywane, czasami niedoceniane. Wolność nosimy w sobie. To jest ta wolność dla mnie najcenniejsza. Oczywiście ważne jest, żebym mogła tą wolność przekazać na zewnątrz, móc o niej mówić. To jest bardzo ważne. Ale jeśli tego nie mam w sobie, to nie mam o czym mówić. Wolność to jest to, co noszę w sobie.